serdecznie, bo chciałbym... Konferencji Ruchu Palikota, tylko... Konferencji Ruchu Palikota, Ryszarda Kalisza, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości, tak. Rozpędziłem to oczywiście. Zanim zaczniemy, ja bym chciał, żebyście odsłonili ekran, żebyśmy mogli puścić minutowy film z przypomnieniem, jak to było. Myśmy wtedy stanęli po stronie Andrzeja Dołeckiego, stroną Ryszard Kalisz, stanął Janusz Palikot. Ręczyliśmy za tego człowieka, uważaliśmy, że jest więźniem sumienia. Dlatego dzisiaj na konferencji Ryszard Kalisz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, Andrzej Dołecki, Wolne Konopie i Janusz Palikot, Ruch Palikota. Proszę bardzo, oddaję Tobie, Andrzeju, głos, jesteś naszym głównym dowódcą. Znaczy, ja dużo nie mam do powiedzenia, mówiłem to samo wcześniej. Całe to zatrzymanie było sprawą dla mnie dość, no, co najmniej dziwną. Teraz prokuratura, co dziwne, sama prokuratura, która wcześniej mnie oskarżała, z tego się wycofała, przyznała się do tego, że jednak dowody przeciwko mnie były w sposób, no, dość nawet nieudolny fabrykowane. No cóż, siedziałem 3 miesiące. Takich ludzi, jak ja, jest coraz więcej. Chciałbym nadmienić, że to nie był też przypadek. I dlaczego też właśnie pan Ryszard Kalisz mógłby się też w ramach tej komisji sprawą zająć. Ja zostałem zatrzymany 1 maja, w dniu, w którym miałem być na kongresie Ruchu Palikota. Mieliśmy ustalać, chwilę potem miał być marsz wyzwolenia konopi. Mi w trakcie mojego zatrzymania i aresztowania jasno dano do zrozumienia, że chodzi również o zabezpieczenie prawidłowego przebiegu Euro 2012. I dla mnie to jest skandal, że niby żyjemy w wolnej, odrodzonej Rzeczypospolitej, a stosuje się pewną metodologię działań jak w poprzedniego ustroju po prostu. Chciałbym, żeby to było właśnie wyjaśnione, jak było rzeczywiście, czy mi się nie... Bo mi się nie wydaje, tak było po prostu. Drodzy Państwo, jeśli pozwolisz... Drodzy Państwo, no bo w tej sprawie jest najważniejsze, że tej sprawy już nie ma. To postępowanie, które zostało wszczęte przeciwko Andrzejowi Dołeckiemu, zostało umorzone. Jej już nie ma, formalnie rzecz biorąc. Natomiast były okoliczności. 1 maja, bezspornie, Andrzej Dołecki udawał się w celu wyrażenia swoich poglądów politycznych na spotkanie polityczne, na zgromadzenie. Jak wiecie Państwo, jest konstytucyjna zasada wolności zgromadzeń. Ale wolność zgromadzenia to nie jest tylko samo uczestnictwo, ale też możliwość dojścia na zgromadzenie. Jeżeli nawet orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mówi, że jeżeli nawet w domu uczestników, którzy zamierzają brać udział w zgromadzeniu, nawet w domu o 6 rano się wyciągnie, to już jest naruszenie Europejskiej Konwencji Praw i Wolności Obywatelskich. Konwencji Rady Europy, której Polska jest członkiem. W przypadku Andrzeja Dołeckiego tak było. On ma teraz pełne możliwości wystąpienia do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i wygra bez żadnego problemu, bo jest takie orzecznictwo. Następnie mamy do czynienia z tym, co się w polskim postępowaniu karnym dzieje już od lat i niestety się nie skończyło. To jest, moi drodzy, skruszenie świadkowi. Czasami to są świadkowie koronni, czasami to jest tak zwany mały świadek koronny, 229, paragraf 6 kodeksu karnego. To są ludzie, którym po prostu się obiecuje bezkarność, ale nie bezkarność po prostu, jak powiedzą prawdę, tylko często jest tak,
że bezkarność kierunkową. Nie pójdziesz, siedziesz, jak obciążysz tego i to im się wskazuje, kogo mają obciążyć. Klasyczny przykład, moi drodzy, no, był w latach pisowskich, no chociażby sprawa Blidy, no. Do tego już nie ma wątpliwości, to jest udowodnione. Tak było w przypadku Andrzeja Dolewskiego. Przesiedział 3 miesiące. Ktoś może powiedzieć z prokuratury, czy że tak łatwo te 3 miesiące dają, czy co to 3 miesiące. Nie, drodzy Państwo, to jest aż 3 miesiące. Każda minuta ograniczenia wolności w państwie, które być powinno gwarantem ochrony praw i wolności obywatelskich, jest złamaniem zasad tego państwa. Dlatego też, kiedy dowiedziałem się i dostałem w szczegółach informację od klubu Palikota dotyczącą właśnie sytuacji Andrzeja Dolewskiego, postanowiłem wystąpić do pana prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z zapytaniem i z prośbą o wyjaśnienie punkt po punkcie tej całej sytuacji. Punkt po punkcie tej całej sytuacji, kto podjął decyzję, kto podejmował decyzję o tym dniu, w jaki sposób ci dwaj panowie stali się świadkami korennymi, kto im, na jakiej podstawie, jakich materiałach określił ich status świadka koronnego, to sąd określa. Ja oczywiście również chcę, drodzy Państwo, abym znał nazwiska tych sędziów, wcale nie naruszając ich niezależności i niezawisłości. Tylko ciągle w Polsce mamy do czynienia, iż sędziowie bardzo szybko, szczególnie rejonowi, orzekają o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Później to jest często uchylane po miesiącu, po dwóch, po pięciu. No w końcu musimy naprawdę mieć świadomość, że żyjemy w demokratycznym państwie prawnym i te podstawowe wolności nie mogą być naruszane, bo one mogą spotkać każdego obywatela, który się nie podoba temu czy innemu z kręgów władzy albo z kręgów prokuratury. Też do mnie docierają w tej chwili takie informacje, że ludzie boją się konkretnych prokuratorów. Piszą do mnie. Ja dostaję już w tej chwili kilkaset listów każdego miesiąca w podobnych sprawach. Kilkaset. No, ludzie coraz bardziej traktują państwo jako państwo, które jest nieprzewidywalne. Jako państwo, które w stosunku do niektórych ludzi staje się nieprzewidywalne, a oni odczuwają to jako opresję. Także zwrócę się w sprawie Andrzeja Dolewskiego do prokuratora generalnego. Będę chciał bardzo konkretnych wyjaśnień. Jeżeli te wyjaśnienia będą wystarczające dla członków komisji, to wyciągniemy wnioski i będziemy starali się, aby tę całą sytuację naprawić. Jeżeli nie, to wtedy będę prosił pana prokuratora generalnego o przyjście na posiedzenie komisji z tym prokuratorem, który tę sprawę prowadził, żeby po prostu ta sprawa została wyjaśniona. Bo tak naprawdę, drodzy Państwo, co jest teraz najgorsze? Że to wszystko jest anonimowe. Anonimowe, nie znamy tego prokuratora, który podjął tę decyzję akurat w tym dniu, żeby zatrzymać. Nie znamy nazwiska tego sędziego. To wszystko jest jakoś w przestrzeni. A powiem wam więcej, ci najgorsi prokuratorzy, którzy robili śledztwa trałowe, między innymi ten, co oskarżał Janusza Lewandowskiego, kiedyś, pamiętacie, w końcu po 7 latach umorzone, co Marka Ungiera oskarżał, czyli prowadził postępowanie też umorzone po 10 czy 7 latach, awansuje. Jest teraz w prokuraturze operacyjnej w Krakowie. No moi drodzy, no, układ zamknięty. Dziękuję bardzo, Janusz Palikot, proszę was. Tak, ja się zwróciłem do Ryszarda Kalisza i dziękuję mu za tę inicjatywę z prośbą o to, żeby z racji funkcji pełnionej szefa Komisji Sprawiedliwości właśnie podjął działania wyjaśniające tę kwestię, ale także napisałem pismo do ministra spraw wewnętrznych, nowego ministra Bartłomieja Sienkiewicza, także z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie, czy była akcja. Możemy się dzisiaj domyślać, czy był jakiś kryptonim, była jakaś akcja, prowadzono jakieś czynności operacyjne przez ileś miesięcy, na jakiej podstawie, czy brały w tym udział służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych, czy tylko prokuratura się tym zajmowała, gdyż jest absolutnie trudno uwierzyć, że akurat w przeddzień
1 maja otrzymano informację, jak twierdzi prokuratura, 30 kwietnia zgłosili się do niej dwaj hurtownicy marihuany i oskarżyli Andrzeja Dołeckiego. I oni niezwłocznie o tym, jak się wieczorem dowiedzieli 30 czerwca, 1 maja rano zatrzymali Andrzeja Dołeckiego. No brzmi to bardzo groteskowo i niewiarygodnie. I chcieliśmy po prostu, żeby minister spraw wewnętrznych w tej sprawie udzielił szczegółowych informacji. Jak Państwo pamiętacie, kiedy wówczas w maju powiedziałem, że Andrzej Dołecki jest więźniem politycznym, porównałem trochę na wyrost, bo na szczęście wyszedł po 3 miesiącach do Julii Tymoszenko, która już siedzi kilka lat w tym więzieniu, to było przyjęte to z pewnym niedowierzaniem, bo dotyczy to konopi, dotyczy to marihuany. W związku z tym trudno uznać to za jednoznaczną kwalifikację polityczną. Ale tak właśnie jest. Dzisiaj w Polsce, inaczej niż na Ukrainie, jest się więźniem politycznym, więźniem sumienia za to, że się prowadzi działalność społeczną na rzecz zmiany prawa, jeśli chodzi o legalizację marihuany. I co więcej, paradoks polega też na tym, że z racji pewnej przyjaźni politycznej i społecznej ze środowiskiem wolnych konopi, Andrzej był zaproszony w imieniu ruchu Palikota na kongres jako szef wolnych konopi. I jak bardzo pięknie o tym powiedział przed chwilą Ryszard Kalisz, bo było to ewidentne złamanie podstawowego prawa konstytucyjnego do wolności zgromadzeń. W ten sposób można powiedzieć, wczoraj, rok temu zatrzymano Andrzeja Dołeckiego, a jutro zatrzyma się każdego z nas, kto będzie szedł na takie czy inne zgromadzenie polityczne, bo z jakich powodów będzie to niewygodne władze. No, ten przypadek jest tak samo niebezpieczny jak przypadki rasizmu w Białymstoku czy na Podlasiu. One się zatrzymają w ten sposób, że się atakuje tych, których najłatwiej zaatakować, czyli przybyszów gdzieś z Azji o innym kolorze skóry. Tu się mniej mobilizuje społeczność, bo dotyczy to właśnie osób gdzieś tam z jakiegoś dalekiego kraju, a usankcjonowanie tej przemocy wobec tych ludzi skutkuje później przemocą wobec innych. Rudnych, takich, owakich, Żydów, Niemców, prawda, Białorusinów czy Litwinów mieszkających na tym Podlasiu. I tak samo jak w tamtej sprawie Podlasia nie może być zgody na żadną formę rasizmu, tak samo i w tej sprawie nie może być żadnej zgody na jakąkolwiek próbę ograniczenia podstawowych swobód politycznych obywateli. Bardzo więc dziękuję Szardowi za tą inicjatywę. Mam nadzieję, że te działania przyniosą jakiś efekt. Jeszcze, drodzy Państwo, na koniec ja w piśmie do pana prokuratora Andrzeja Szeremeta również zapytam go, dlaczego w tak małej części stosuje się przepis artykułu 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. To jest ten przepis, który, jak Państwo pamiętacie, na wiosnę 2011 roku wprowadziliśmy, że prokurator może umorzyć jeszcze przed wszczęciem postępowanie, jeżeli ktoś miał przy sobie małą ilość miękkich narkotyków na własny użytek i ściganie jego jest niecelowe ze względu na niską szkodliwość społeczną, na jego warunki osobiste i tak dalej. Ten przepis, o którym tak dużo tu w Sejmie dyskutowaliśmy, według moich informacji również on jest w niewielkim stopniu stosowany, a ja uważam, że ze względów nawet na profilaktykę, na to, żeby jednak walczyć z narkomanią, bo to tak naprawdę jest walka z narkomanią, bo tu nikt nie chce, aby promować narkotyki, ale żeby rozsądnie i racjonalnie dać wolność ludziom, a przez wolność niech oni będą odpowiedzialni. I ten przepis 62a jest stosowany w śladowych ilościach. Również będę chciał się dowiedzieć dlaczego. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Proszę bardzo. Dzień dobry, to pan 24. Ja tylko jeszcze na nawiązanie tej sprawy, zdaje się, że pan o tym nie mówicie, ale zdaje się, że w przypadku pana Andrzeja chodziło o 2 kilo marihuany, których nigdy nie było, tak? Znaczy, że tak, to była tak, jakaś wirtualna... Nie, jemu postawiono zarzut na udziału w handlu narkotykami, gdzie miał zagrożenie do 12 lat. Najcięższy przepis ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. A marihuany samej w sobie nie było, prawda? Marihuany samej nie było jedynym dowodem na moją domniemaną winę zeznania. Tak, i to było jedyne. Ja chciałem zapytać panów jeszcze w innej sprawie. Chciałem zapytać o kwestię Mecenasa Rogalskiego, tego co się dowiemy i co się dowiadujemy dzisiaj z prasy i jego rozliczeń z PiS-em, z Jarosławem Kaczyńskim, jak panowie oceniacie te sprawy. I pytanie może przy okazji do pana przewodniczącego Palikota, bo wiem, że panu Andrzejowi również udzielaliście państwo pomocy prawnej, jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli dobrze pamiętam. Jak wy się rozliczaliście z prawnikami w tej sprawie? Zaraz odpowiem. Może najpierw poproszę Ryszarda. Ja, słuchajcie, drodzy państwo, ja powiem, jakie są zasady. Po pierwsze, adwokat może wziąć honorarium za prowadzoną sprawę, ale może nie wziąć honorarium za prowadzoną sprawę. Ale nawet jeżeli nie bierze honorarium za prowadzoną sprawę, to musi odprowadzić VAT
od minimalnej kwoty honorarium, która wynika z rozporządzenia ministra sprawiedliwości. Takie są zasady. Dwa, co do pana mecenasa Rogalskiego. Posługuje się on tylko wiedzą, którą mamy publicznie wszyscy. Jeżeli było tak, że kwota 200 ileś tysięcy, czy prawie 300, to państwo doskonale wiedzą, została wypłacona z budżetu klubu parlamentarnego na rzecz osoby fizycznej, no to siłą rzeczy jest to darowizna. No siłą rzeczy jest to darowizna. A drodzy państwo, każdy z was, który nas w tej chwili słucha, będący w niezwykle skomplikowanych sytuacjach, będący w sytuacjach traumatycznych, kiedy pożyczy pieniądze od kogoś obcego, to jest obowiązany zapłacić podatek, jak nie Urząd Kontroli Skarbowej może mu jeszcze karę wcisnąć. I tak się dzieje i wszyscy inni płacą podatki. No nie może być równych i równiejszych. Także widać wyraźnie, że tutaj nastąpiło to przekazanie darowizny, jeżeli te informacje, które podają media, są prawdziwe. No tak? I drodzy państwo, ja chcę powiedzieć jeszcze bardzo wyraźnie, bo tu słyszałem, że pan Mariusz Błaszczak odnosi to do katastrofy smoleńskiej. Jeszcze raz powtórzę. Naprawdę to jest wielka trauma dla nas wszystkich. Ale prawo jest prawem. Jeżeli pan Mariusz Błaszczak mówi o katastrofie smoleńskiej, to mówmy o procedurach. Też, które wtedy, niestety, być może były niedotrzymane. Dlatego też naprawdę miejmy świadomość, że prawo musi obowiązywać wszystkich. Takie samo. Jeden komentarz do tego. Jarosław Kaczyński najwyraźniej nieuczciwie się wzbogacił. Mnie to nie dziwi, gdyż jego działalność publiczna od zawsze była pod tym względem dla mnie niejasna i bardzo często, szczególnie na początku lat 90. był politykiem oskarżanym o nadużywanie władzy politycznej do prywatnego wzbogacenia się. Słynna spółka Telegraf z najbardziej sztandarowym przykładem. Przypomnę, że w tej sprawie zapadły wyroki skazujące. Jeden z bliskich współpracowników Jarosława Kaczyńskiego dostał karę wieloletniego więzienia, bezwzględną karę za korupcję polityczną i za realną korupcję finansową. Też szereg innych osób, najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego było objętych różnymi postępowaniami. Przypomnę też niesamowite historie, które się działy w okresie, kiedy Kaczyński był premierem, jak wielu ministrów, czyli ludzi z jego najbliższego otoczenia, było oskarżanych o różnego rodzaju łapówki i działalność niezgodną z prawem, więc to, że Kaczyński z pewną nonszalancją wykorzystuje tego typu sytuacje, mnie w ogóle nie dziwi. Jeśli chodzi o pomoc naszą dla Andrzeja Doleckiego, miała ona dwie strony. Raz przekazywaliśmy pieniądze do kwoty, która nie objęta jest podatkiem, czyli dlatego tam 1700 z czym złotych, na konto wskazane przez rodziców Andrzeja Doleckiego. Poszczególne osoby, sympatycy czy członkowie ruchu Palikota, czy zwolennicy przekazywali takie kwoty i one są wpłacone na konto wskazane przez rodziców Andrzeja Doleckiego. Po drugie, nasza prawnik Anka Kubica za darmo, bez świadczeń finansowych, świadczyła pomoc prawną w trakcie, kiedy przebyło w areszcie. Jeszcze nadmienię, że ta pomoc nie dotyczyła obrony w sensu stricte na sprawie, bo to toczyło się przeciwko mnie jakieś postępowanie, więc ta pomoc zazwyczaj ograniczała się do napisania notatki wyjaśniającej do prokurator, czemu jestem tak długo w areszcie, do wpisania zażalenia na tego typu decyzje. No i to była w tym okresie 3 miesięcy po prostu ta pomoc świadczona. A jeszcze? Mojej obrony się podejmuje też pro bono mecenas Bogumił Zygmunt. Tak to jest. Drodzy państwo, jeszcze jedno, bo adwokatki mają z tym olbrzymi problem. Urządzają i pomocy prawnej, za darmo, pro bono i tak dalej, a fiskus, nawet jak udzielają tej pomocy za darmo biednym osobom, żąda od nich zapłaty VAT-u. Już wielokrotnie adwokatura występowała, aby w takich przypadkach pomocy, kiedy po prostu ludzie nie potrafią i nie mają wobec braku ustawy o pomocy prawnej dla osób najuboższych, bo ta ustawa, jak wiecie państwo, nie może być od lat uchwalona, mimo że ja to postuluję. Fiskus ściąga ten VAT. To jest postulat do ministra finansów, to można rozporządzeniem znieść, aby tam, gdzie jest pomoc prawna dla ludzi ubogich, za darmo, żeby fiskus nie ściągał tego VAT-u. Proszę bardzo. Dzień dobry, Kamila Bieczyńska, Lidza TVP Info. Króciutko tylko chciałam panu zapytać, czy posiadają panowie jakąś wiedzę na temat
ewentualnej działalności lobbingowej Jana Krzysztofa Bieleckiego i jego zamieszaniu w sprawę odwołania generała Bondaryka z funkcji szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziś za kilka minut dosłownie Prawo i Sprawiedliwość ma poinformować, że składa wniosek o komisję śledczą w tej sprawie. Czy słyszeli panowie, zarówno pan poseł, jak pan jakiś doniesienia, informacje? Nie, nie, państwo, szczerze mówiąc, żadnej wiedzy na ten temat nie wiem, powiem więcej jeszcze. Może jakoś innymi sprawami się zajmuję, ale nie słyszałem. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że cała działalność Jana Krzysztofa Bieleckiego jako szefa Rady Gospodarczej przy premierze jest mętna i niejasna. Opinia publiczna nie jest informowana ani o księdze wejść i wyjść, kto i w jakim trybie jest przyjmowany przez Jana Krzysztofa Bieleckiego. Słyszało się o trzech przynajmniej próbach interwencji ze strony Jana Krzysztofa Bieleckiego dotyczącej prywatyzacji, znaczy powiedziałbym zmiany właściciela jednego z banków, gdzie Jan Krzysztof Bielecki angażował się na rzecz tego, żeby doszło do transakcji przez bank PKO BP, a nie przez inne banki, i w tej sprawie bardzo silnie lobbował, ale też w przypadku kilku innych dużych bardzo prywatyzacji w kraju media informowała, opinia publiczna informowała o zaangażowaniu Jana Krzysztofa Bieleckiego, więc czas najwyższy, żeby rzeczywiście było jasne, kto i w jakim trybie spotyka się z Janem Krzysztofem Bieleckim i w jakim sensie to jest potem przekazywane premierowi Tuskowi. Czy przypadkiem nie jest tak, że Bielecki stanowi coś w rodzaju, można powiedzieć, nieformalnej szczynki kontaktowej biznesu z Donaldem Tuskiem? Proszę bardzo. Też pana przewodnicząca Łukasza słowo Włodzimierza Czarzastego, który dzisiaj rano powiedział, że powinien się pan po pierwsze zrzec mandatu, a po drugie, że nie będzie pan szefem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jak pan to skomentuje? Szczerze mówiąc, chciałbym bez komentarza, bo widzicie, czym takie ostrzejsze komentarze ze strony moich kolegów, bo koleżanki się nie wypowiadają, moich kolegów z SLD, to tym bardziej utwierdza się w przekonaniu, że to, co robię, robię dobrze, że oni coraz bardziej się po prostu obawiają mojej działalności. I słusznie, dlatego że ja moją działalność również, jak wiecie państwo, opieram na tych potrzebach wielu członków SLD w kraju, z którymi rozmawiam. I to, że teraz będziecie państwo świadkami bardzo dużego ataku na mnie ze strony moich kolegów z SLD, to normalne, dlatego że oni po prostu walczą o swoją pozycję polityczną, a te argumenty mają kiepskie. Natomiast co do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, no wymyślili, szczerze mówiąc, zawsze się śmieję. No więc jak wiecie państwo, w piątek podczas głosowań do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka została dokoptowana pani Stanisława Przątka i pan Dariusz Joński, wybitny prawnik i obrońca praw człowieka. Dariusz Joński około godziny 15 w piątek złożył wniosek o odwołanie mnie z funkcji przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu i złożył również kolejny wniosek o powołanie pani Stanisławy Przątki na funkcję przewodniczącej Komisii Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ja oczywiście wniosek ten na najbliższym posiedzeniu Sejmu poddam pod głosowanie i oczekuję na wynik tego głosowania. Na to się pan nie zrzeknie. Czy ja mogę ale poczekaj skutkę. Ja nie mam żadnego, moi drodzy, cały problem polega na tym, że mnie wybierali obywatele Rzeczypospolitej, w szczególności w okręgu warszawskim, Warszawa. Warszawa miasto. I to nie Czarzasty będzie decydował o moim mandacie, tylko decydują moi wyborcy. O ile się orientuję, pan Włodzimierz Czarzasty nigdy nie został wybrany w wyborach publicznych, powszechnych. Kiedyś startował, ale mu nie wyszło. Także naprawdę, no, teraz powiem jego stylem. Włodku, miej swój rozum. Ja muszę jednak zaprotestować w obronie Ryszarda Kalisza. Uważam to za podłość ze strony Czarzastego, ponieważ najpierw wyrzuca się posła z własnego klubu, bo to jest przypadek Ryszarda Kalisza. Nie on przechodzi do innego ugrupowania, tylko się go wyrzuca z własnego klubu, a potem się jeszcze żąda, żeby zrzekł się mandatu. No wie pani, to jest po prostu czysta nikczemność. Znaczy to jest absolutna podłość. Tak się nie można zachować. Gdyby odszedł sam, zakładał jakieś inne ugrupowanie, można by dyskutować, z innego ugrupowania dostał mandat, z innego... Tu się wyrzuca człowieka, który nic nie zrobił.
W tej sprawie wielokrotnie wypowiadali się różni ważni politycy SLD, łącznie z Włodzimierzem Cimoszewiczem, że ta decyzja w ogóle jest kuriozalna. A jeszcze teraz oczekiwanie, decyzja o wyrzuceniu, oczekiwanie, że się go pozbawi mandatu, to jest naprawdę po prostu nie mieści się w żadnych po prostu jakichś normalnych obyczajach cywilizowanego świata politycznego. To jest po pierwsze. A jeszcze tylko jedna rzecz. I druga kwestia, o której też muszę kategorycznie powiedzieć. No właśnie państwo dokładnie widzicie na przykładzie Ryszarda Kalisza, jakimi kryteriami kieruje się i SLD, niestety ubolewam na tym, i co już jest bardziej oczywiste, Platforma Obywatelska. Zamienić najwybitniejszego dzisiaj specjalistę w Sejmie od praw człowieka, od wielu kadencji szefa Komisji Sprawiedliwości na, z całym szacunkiem, nieznane osoby w tym zakresie. To ma być polityka, gdzie obywatele mają mieć poczucie, że władza wie, co robi. To jest polityka do niczego. To jest polityka po prostu, kiedy właśnie zły pieniądz wybiera lepszy pieniądz. To jest polityka właśnie partyjna, polityka, która nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek poszanowaniem ani konstytucji, ani ładu obywatelskiego. I przeciwko takim decyzjom będziemy absolutnie kategorycznie protestować. Tylko pytania techniczne do pana Andrzeja. Czy jakieś wnioski takie formalne pod tytułem, nie wiem, odszkodowanie do Strasburga, pan się będzie odwoływał, czy jak się rozważy pan tę drogę? Mnie przede wszystkim interesuje wyjaśnienie tej kwestii. Nie interesuje mnie tak bardzo odszkodowanie, jak wyjaśnienie tej kwestii. Były dwa zapytania pana posła Bałcia, które też się rozbiło jakąś ścianę milczenia. Ja to wiem, że te czynności nie były przypadkowe. Ja wiem, że prowadzone są przeciwko nam czynności operacyjne, zbierane są różne materiały, w tym materiały kompromitujące itd. itd. Ja chcę, żeby to było, znalazło swoje potwierdzenie na papierze. Mam nadzieję, że ta komisja właśnie to wyjaśni. To jest przede wszystkim moją intencją, żeby wykazać, jak państwo funkcjonuje. Czy będę dochodził odszkodowania, czy nie, to jest kwestia jakby dla mnie nieistotna. I krótkie pytanie do przewodniczącego o minister Muchę i pana zdaniem o przyszłości akademii. Wie państwo, tutaj jest naprawdę trudno cokolwiek wróżyć, ponieważ tak naprawdę wszyscy ci ministrowie powinni być odwołani. No, kto tam z tych ministrów jest dobry? No, tam trudno wskazać kogoś dobrego w tym rządzie. No, to jest bardzo słaby rząd. Przede wszystkim jest poniosła klęskę polityka rządu autorskiego Donalda Tuska. Znaczy on miał po prostu ten nowy pomysł na to, powołał właśnie takich ludzi, którzy nie byli uważani za fachowców, z których on jakby dawał taką gwarancję swojego autorytetu, że się sprawdzą, i oni się nie sprawdzają. A pani w ciągu ostatnich 2 miesięcy wymianę 2 ministrów i w zasadzie kolejnych 2, czyli Nowak i Mucha, też powinni być wymienieni. No a jednocześnie wiemy, co się mówi na temat Arłukowicza, czy Szumila, czy jeszcze kilku innych ministrów. No po prostu jest to tragicznie beznadziejny rząd i powinna nastąpić jego natychmiastowa dymisja. Całość. Ja bardzo proszę o skracanie pytań, bo już jest kolejka, nam się czas skończył. Marta Wysycka, Polska Zdarzenie. To pozostając w temacie rekonstrukcji rządu, ewentualnie minister mówi, co panu zdaniem dzieje się z Donaldem Tuskiem, że on skorpionie stracił trochę pułę, bo kiedyś nie trzeba było dużo, żeby wylecieć, czy to z Platformy Obywatelskiej, czy z rządu, wszyscy pamiętamy Tomasza Misiaka, czy Roberta Węgrzyna, czy ministrów zdymisjonowanych po aferze hazardowej. No teraz wiele problemów ma rząd, a dymisji jak na lekarstwo. Drodzy państwo, no to jest po prostu syndrom drugiej kadencji. Ja tylko przypomnę, że mówiłem już o nim w poprzedniej kadencji, że on musi nastąpić. Wszystko, co do tej pory wychodziło, nie wychodzi. Klasycznym przykładem było ogłoszenie tej polityki prorodzinnej z rodziną midlandzką w tle. Ale Tusk oczywiście popełnił wiele błędów i pan premier Donald Tusk teraz jest bardzo samotny. No ma pana ministra Grasia i tak naprawdę nie ma wokół siebie ludzi, którzy mogliby w tym go wspomóc. Zrobił rząd autorski, który okazał się niewypałem, bo on na tle tych ludzi chciał błyszczeć, a ma z nich powodu kłopoty. No i teraz podejmuje próby, aby zintegrować Platformę, która mu się rozchodzi, ale oczywiście jak integruje Platformę, no to wychodzą nowe problemy w rządzie. Kolejne problemy, jeden za drugim. Drodzy państwo, sprawa pani minister Muchy będzie kolejną, później w tygodniu następnym będzie jeszcze kolejna. To jest ta po prostu dezintegracja władzy. No i ja uważam, i dlatego uważam i powtórzę, że to będzie bardzo ważny czas dla całej sceny politycznej, rok 2013-2014 szczególnie. Ja może jedno zdanie komentarza jeszcze w tej sprawie. Donald Tusk wygląda dzisiaj jak człowiek, który idzie po rozmarzającym się lodzie na jeziorze. Jeden fałszywy krok, kra pęknie i pójdzie pod wodę, pójdzie pod lód. Tak to mniej więcej wygląda. On nie może sobie pozwolić na żaden błąd, bo straci większość. Stąd ta sytuacja, w której nie podejmuje, wydawałoby się, oczywistych decyzji. Jeżeli można, Jarosław, może prezentację. Chodzi o konferencję klimatyczną na Stadionie Narodowym pod koniec roku. Zagwarantowany budżet tej konferencji 100 milionów złotych.
dużo, mało, taka konferencja jest potrzebna. To właściwie Andrzej Rozenek się tym najbardziej zajmuje w naszym ugrupowaniu, więc być może ty to skomentujesz. Ja niestety nie wiem, czy ta kwota jest dobra. Tylko oczywiście konferencja klimatyczna w Polsce to jest prestiżowa konferencja, ona jest potrzebna, więc kwota 100 milionów złotych wydaje się wzięta z sufitu. Ale poczekamy na konkrety, tak? Co za te 100 milionów ma być urządzone na Stadionie Narodowym. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie konferencji, która kosztowałaby takie pieniądze. Dziękuję bardzo. No niestety ostatnio jest bardzo niepolityczne patrzeć na zegarek, ale czas nam się skończył. Zaraz nas dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.